Cześć, nazywam się Kamil Zieliński i na co dzień uczę wykorzystania psychologii w życiu i biznesie. Dzisiaj opowiem Wam o naiwnych teoriach przyczynowości, a dokładniej o atrybucjach, czyli o tym, jak wyjaśniamy przyczyny swojego bądź cudzego zachowania. Wyobraźmy sobie sytuację, że umówiliśmy się z kimś na spotkanie. Czekamy dobre 20 minut, a z jakiegoś powodu tej osoby dalej nie ma. Nasza psychika nie lubi pustki, nie lubi nie wiedzieć, dlatego niemal od razu zaczyna doszukiwać się możliwych przyczyn spóźnienia. No i tak w zależności, czy posłużymy się atrybucją wewnętrzną, czy atrybucją zewnętrzną, możemy różnie tłumaczyć spóźnianie się osoby, z którą byliśmy umówieni. Jeżeli posłużymy się atrybucją wewnętrzną, będziemy tłumaczyć spóźnienie tej osoby cechami wewnętrznymi tej osoby. Spóźniła się, bo jest niepunktualna, niezorganizowana, nie ogarnia życia itd., itd. Natomiast jeżeli posłużymy się atrybucją zewnętrzną, będziemy tłumaczyć spóźnienie tej osoby powodami sytuacyjnymi. Spóźnia się zapewne dlatego, bo dzisiaj są bardzo złe warunki atmosferyczne na drogach i pewnie z tego powodu autobus nie przyjechał, ona nie miała szans wsiąść do tego autobusu, no i się spóźnia. Warto zwrócić uwagę, że posłużenie się atrybucją wewnętrzną lub zewnętrzną zależy często od naszej sympatii bądź antypatii do osoby, której zachowanie tłumaczymy. No i tak wyobraźmy sobie, że mamy wroga i mamy przyjaciela. Obie te osoby podchodzą do egzaminu na prawo jazdy. No i mamy dwa wyjścia. Ktoś zdał albo nie zdał. Jeżeli przyjaciel zdał egzamin na prawo jazdy, stwierdzamy, że zdał, bo bardzo dobrze jeździ. Przykładał się na kursie, jest uważnym kierowcą i tak dalej. Posłużymy się wtedy atrybucją wewnętrzną. Zdał, bo ma dobre cechy kierowcy. Jeżeli nasz wróg zdał egzamin na prawo jazdy, stwierdzimy zapewne, że udało mu się. Miał szczęście, egzaminator przymknął oko i tak dalej, i tak dalej. Inaczej mówiąc, posłużymy się atrybucją zewnętrzną, sytuacyjną. Odwrotnie będzie oczywiście w sytuacji niezdania egzaminu. Przyjaciela będziemy tłumaczyć sytuacją, no bo wiecie, kto spodziewał się nagłych opadów śniegu w lipcu, a wroga będziemy tłumaczyć wewnętrznymi cechami. Nie zdał, bo jest beznadziejnym kierowcą. Na koniec warto wspomnieć, że mamy skłonność do zbyt częstego używania atrybucji wewnętrznej, tak zwanej dyspozycyjnej, kosztem zewnętrznej, czyli tak zwanej sytuacyjnej. Fachowo nazywamy to podstawowym błędem atrybucji. Sprawdźcie, jak działa to u Was.